Kiedykolwiek używamy sformułowania lokalnej grupy działania, to wierzcie mi, że ja przede wszystkim mam na uwadze w głowie, w myślach Was, ludzi pracujących w tych stowarzyszeniach i ludzi, którzy wokół Was są skupieni. I ludzi, i organizacje, którym niesiecie pomoc, wspieracie i uczycie ich partycypacji w tym życiu lokalnym i tym życiu regionalnym. To jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy mówić o bardzo ważnym pojęciu wspólnotowym, to też Wy jako szefowie i członkowie lokalnych grup działania macie wyjątkowe zadanie edukacyjne do wykonania. Proszę mi wierzcie i ja Was też o to bardzo proszę, żebyśmy razem to robili. Dlatego, żebyśmy mieli w sobie siłę, cierpliwość, czasami opowiedzenia naszym mieszkańcom, którzy nas otaczają, o różnych ważnych, wartościowych rzeczach. A często nie da się tego zrobić w murach szkoły, nie da się tego zrobić tam, gdzie jest nakaz, gdzie ktoś musi się uczyć o historii, o tradycji, o regionalizmie. On się może nauczyć w całkiem innych warunkach, w całkiem innej przestrzeni. On się może nauczyć robić czekoladę, miód i różne rzeczy, które go tak naprawdę na co dzień otaczają. I znać źródło tego, skąd to się bierze. Więc lokalne grupy działania i ludzie w nich pracujący to naprawdę edukatorzy i robicie to już od kilkudziesięciu lat. I ważne jest też to, żeby to dobrze kontynuować, ale również, żeby mieć w sobie taką motywację i ambicję, żeby też stawać się coraz lepszym albo też funkcjonować na lepszym poziomie.